Elemo, z tej strony MazXS, witam was w Warless. Od razu zapraszam was na serię z Xayona, właśnie wyszła. Dobra, ale już wracając do Warlessa, zachęcam do lajków, do subskrypcji, tak, żeby nie przegapić innych odcinków, żeby też oczywiście inne serie widzieć. Ale wracając do Warlessa. Mamy już wszystkie miejscówki odwiedzone, nie wszystkie tylko zrobione i już jesteśmy w drugiej połowie tej mapki. I tak naprawdę mamy dosyć niezły problem. Mamy questa dla łowców, no to gdzieś tutaj na plaży, to teraz będziemy go robić. Widmową watachę jak zwykle trzeba zabić. I potem z widmowej watachy chyba przeniesiemy się do kościółka, żeby zobaczyć, czy ten złoty klucz on tam pasuje. No i mamy też ruiny. Jeżeli tutaj nie ogarniemy nic więcej w mieście, nie wiem, jeszcze może spróbuję areny przejść. No bo arena nam tak naprawdę dwa questy odblokuje. Tutaj ten więzień, no to jest ukryty w tym kościółku. A to dopiero się na koniec gry otwiera, sekret ambasady. No właśnie, więc inaczej nie będziemy mieli drogi. Będziemy musieli się postarać pod arenę. Nie wiem, może ja po prostu pod exp się między odcinkami. Też jest taka po prostu opcja. Dobra, ale na razie nie zwlekajmy. Idźmy zrobić tego kłościka. O, ale ludzie, handlarze bronią. Dobra, handlarze bronią trzeba odwiedzać, bo my właśnie potrzebujemy lepszego ekwipunku. Ej, mamy chyba w ogóle jeszcze skarb do wykopania. Właśnie, jeszcze skarb trzeba wykopać. Może w tym skarbie jest ten klucz bandytów. Czyli nic ciekawego, bo nasi ziomkowie akurat operują na tych pancerzach. Wiecie co, ja po drodze jeszcze będę łowił ryby, ale to wam powycinam. O, wyższy level wbiliśmy rybaka. Wiecie, ryby trzeba zbierać, bo to jest darmowe żarcie. A mam już tam tyle dużą ekipę, że to darmowe żarcie jest bardzo potrzebne. Kurde, wiecie co, ja jestem dzbanem. Tutaj pisze południowym zachodzie. To jest północ. Jeżeli dobrze pamiętam, tu jest mur mapy. Tu mamy południowy zachód. A, dobra, ale przynajmniej to, co z ryb złowiłem, to moje. Dobra, idziemy na drugą stronę. Do tego kościółka zajdziemy. A, i do wieży Brzasku, właśnie. Wieży Brzasku. Wyciągniemy klucz. Mamy zdjęcie. No, z wieża Brzasku, jak się patrzy. Mamy tu skrót. O. Z kluciksem sobie pójdziemy. Gdzie ten skarb może leżeć? To jest drugie pytanie. Czy tam, gdzie jest zdjęcie, to na pewno. Coś te wchodzenie na linę. O. Dobra, ustawmy. No. Stawmy się tak, jak trzeba. Kopu, kopu. Co to jest? Kurde, a ja poprzedni odcinek nazwałem Sekret Wieży Brzasku. Dobra. Wineczko. Ciekawego, obserwuj. Z tunelu dobiegają mrożące krew w żyłach odgłosy. Idziemy. Kretoszczury 20? No, dosyć dużo tych kretoszczurów, ale nalajcie. Co nie? Dojeżdżamy. Kurde, aż teraz słabo, że nazwałem tamten. Bo myślałem, że sekretem, wiecie, znaki zapytania są tej wieży, a to jednak ten cały kompleks podziemny. No ciekawe, dokąd on doprowadzi, do kościoła? No nie, no bo tu szczury chodzą, to jest jakby opuszczone. Aż ciężko powiedzieć, co jest tyle podziemnych jakichś wersji map. Zresztą w mieście mamy tam kanały, w drugiej stronie kanały. Dobra, no i ciekawie jest to wszystko ułożone, bo tu mamy jedną grupkę, tu drugą grupkę, tu trzecią grupkę. I my tako jesteśmy podzieleni. Dobra, no klasycznie ja bym Michałem tak zaczął. Tych. To trójka. Bardziej nie uderzymy. Szkoda, że nie zabił. No ale dobra, mocno chociaż poharatał. Powiedzmy, że on powinien potem przejść, bo... Jezu, ta ekipa...
gdzie potem tamtą grupę odpierała. Ci się wykrwawią? Nie, nie wykrwawią się, bo jeszcze po 8 życia. Ech. Ktoś się kiedyś pytał w ogóle, czy da się... Kretoszczura... Nie, czekaj, pełzacza. Tak? Nie. Kretoszczura się ktoś pytał kiedyś, czy da się udomowić. Podejrzewam, że pewnie da. A nie, ja mam linę. Można by było przetestować, czy się dała udomowić. Specjalnie dla widza. Tak, da się udomowić. Proszę bardzo. Normalnie łapiemy kretoszczura na linkę. Ale my tutaj nie po to jesteśmy, żeby łapać kretoszczura na linkę. Chociaż czy kretoszczur by był dobrym zwierzakiem? Sprawdźmy to. Obrażenia są większe, gdy obok jest sojusznik. Więc za każdego sojusznika kretoszczura w promieniu 6. O, czyli tutaj trzeba by było mieć spam kretoszczurów. Osłona w ciemności. Maska porusza się w ciemności, ma status brutalny. No tego wątpię, że da się. Chociaż armia kretoszczurów do tego by była dobra. Do świątyń. Bo one po prostu wysyła się w pole i one będą tam nabijały wrogów, prawda? Tylko trzeba by było na początku pozbierać taką armię, a kretoszczury no chyba tylko w świątyniach występują i w takich okopalniach. Więc to nie jest też takie pewne, że go wszędzie zdobędziemy, prawda? Dobra, teraz jak tu się ustawić w ogóle? Tak, i może coś jeszcze złapię. Fajnie by było, żeby on już zabił przeciwnika, prawda? Dobra, tutaj oni się jakoś ewidentnie zablokowali. Jeżeli gościu postanowił iść dookoła. Tutaj mamy też Piotra ze swoją włócznią. Mamy Markeja. Tylko nie ma umiejętności, on fajnie by było tą umiejętność jakby zarzucił. Ale mówi się trudno, jak spi się dalej. Dobra, idziemy tutaj. I zaczniemy po prostu wyrzynać populację. Dobra, elegancko. Kopa nie będziemy sprzedawać, bo to drogi biznes. A tutaj jest jeszcze zaginiona taka mała ekipka. O Jezu, zanim ta ekipa do nas przyjdzie... Dużo wody upłynie w rzece. Tu jest błoto, to oni daleko nie podejdą. Chociaż tu mam Proklesa. Fajnie było, jakby oni tak się ustawili, że Prokles jednym zgrabnym uderzeniem wyrżnął wszystkich, prawda? No, to jest na razie tak kijowo, że tam nikt nie podejdzie. Weź się wycofaj. Sprzedaj strzałę. O. Znaczy, no spoko, no, chociaż tam... To są słabi przeciwnicy. Może i mają tamte, nie wiem, już nie pamiętam, 8-7 level. Ale to jest dla nas słabizna. O, i teraz normalnie na lajcie. Prokles podchodzi. Ustawia się tak, żeby... Ten, żeby weszedł w zasięg. Fajnie by było. To jest dylemat. Ustawić się tych dwóch, czy tych dwóch? Chyba tych dalszych dwóch, bo oni są świeży. Chociaż kurde, nie mamy uderzenia. Gdybyśmy mieli uderzenie... To by było gigaczem. No właśnie. Kroczek do tyłu nam, chociaż ich trochę przybliży. O! Widzieliście? Już teraz tym to on musi chyba na ciebie nacierać, żeby to załapało. Coś tak... Już się nie uśmiecha to tak jak kiedyś. Dobra, zacznijmy od tego ciężkiego. No i nie pozabijaj, nie pozabijał. Dobra, Prokles jakoś tu wejdzie. Może tam marnowanie umiejętności, ale niech tam używa. No, dobra, chcę uciec. Powiem wam, że 10 lat się stoi i czeka zanim oni tam przyjdą, bo oni jeszcze w błocie są przez błoto, no to... Trochę to zajęło, czekając. Czy chcemy się naprawiać i leczyć? Nie, potem na miasto zejdziemy. Nie ma co. Okej, okay, let me in. Kurde. Ale let me in, tak się nazywa achievement, który właśnie dostałem. Czy to jest ambasada?
Te kroki są strasznie głośne. Ciężko się przez nie otwiera wytrych, ale dobra. Mamy rzeczy. I nawet jest list. Znajdujecie niepodpisany list zaadresowany do rosyjskiego ambasadora. Kontrakt Gaworonów podaje się za kupca. Aby ujawnić jego prawdziwą tożsamość, przydajcie mu rosół z węgorza. Jest taki ziomek. On na targu jest, on to mówi, że dopiero co przyszedł. I tak dalej. I co my tu mamy? Kontrakt Gaworonów podaje się kupca. Rosół z okonia. Kurde. To będzie rosół z węgorza zrobić, a mamy węgorza? Zupę z węgorza. Na pewno o to chodzi? Czekajcie, musimy zobaczyć danie kucharskie. No, rosół. Kurde, no mam problem, wam powiem, wiecie? Bo nie ma czegoś takiego jak rosół z węgorza, jedynie co to zupa jest z węgorza. Nie wiem, mam nadzieję, że to chodzi właśnie o zupę z węgorzem. To zupę z węgorza mam jeszcze jedną. To akurat, więc to wykorzystamy. To jest wyjście, bo to zbadaj to jest chyba cofnięcie się. Jak najbardziej. Dobra, ale to nie szkodzi, że poprzednik nazywał się Sekret Wieży z Brzasku, jak ten nazwiemy tajne przejście do ambasady, prawda? No to na pewno ambasada. Ten oficjalny dokument datowany jest na dzień morderstwa faktorki. To traktat dyplomatyczny mający promować handel niewolnikami między Gosbergiem i Alzarem. O kurde. Alzajski ambasador złożył na dokumencie swój podpis, ale miejsce na pieczęć faktorki Wilhelmsburgnej jest puste. To nie mogli oni zabić, bo oni właśnie tutaj zrobili niezłe przekręty. Gdzie my wyjdziemy? No w ambasadzie, no. Mówię wam, to jest ambasada. Odkryliśmy list od bractwa, oczekujemy wiedzieć od szansy waszego śledztwa. No i jest ambasada, czyli ambasada jest ogarnięta, my jesteśmy przeciążeni, ale my zaraz tak obóz będziemy otwierać. I dostaliśmy list, który ma nam powiedzieć, jak dużo zrobiliśmy. Ale dobra, jak tu jesteśmy, to ja zajdę jeszcze do... Skoro tej mapki się nie da ręcznie włączać. Zajdę tutaj, żeby się ogarnąć i zajdę tutaj, żeby zobaczyć, czy mamy klucz, czy to nie jest ten klucz. Prawda? Dobra, i rozłóżmy obóz. I z tym kontaktem jeszcze się odezwiemy chyba. No, sprzedamy mu ten rosół. Jeżeli to nie to, no to odsprzedamy to, no bo żal mu zupę oddawać. No i tak sobie pogotowałem, to też trzeba tych dodatkowych składników okupywać, jak kapustę i takie o, inne oregano. Kurde, warto mieć te szczurki, bo zawsze jak brakuje jeden, to... a ty zjesz szczurka. Co nie? Dobra, udało się dzięki wiedzy i tak dalej, zdobywamy kolejne rzeczy. Dobra, idziemy się ogarnąć. W ogóle jak szybko się załadowało, co nie? A jesteśmy w mieście. Może tylko, że jesteśmy z boku miasta? To jest w ogóle chłop. Wiecie co, ja może jeszcze... Co dalej, jesteśmy przeciążeni? Jakim cudem jesteśmy przeciążeni? Dobra, to poczekamy tu na jakiegoś kupca, ja mu sprzedam, jeszcze zabiję nich. Dla kaski. Co nie? I wtedy dopiero pójdziemy dalej. No, akurat kupiec z bronią idzie. Jak ja o tym najbardziej chciał odwiedzić. O, no i tyle z odwiedzenia kupca z bronią. Dobra, wchodzą nowi kupcy. Skręcają w nas... Te skrzynie z bursztynem trzeba komuś obchnąć, bo nam tylko jest zbyt ciężko przez nie. O! Jest, dobra, udało się. Nagle dwóch kupców, nagle wszyscy chcą pohandlować z nami. I co my tu mamy? Kurde, lepszą broń nawet mamy. Tak, to Draxa możemy kupić, ten pancerz.
77 Draxuma. Ale czy może nałożyć? Oczywiście, że nie, bo nie wbił levela. Dobra, ale zaraz wbije level, bo reszta nosi ciężki pancerz. Nie ma nawet co patrzeć. Dobra, sprzedamy tę skrzynię. Może zbyt tanio, ale no nie chcę ich nosić. I od razu tych drugich kupców z bronią bym przegadał. Bo ich warto by było ogarnąć. A to chyba ich wcześniej już widzieliśmy, tak? Nie. Dalej nie mogę sprzedać swojego szłamu. Chłamu? No nie, nie. Schalnie się. Dobra, i ja na szybko jeszcze chcę tych bandytków rozwalić, bo to jednak 100 zł. A oni tam są pewnie lejtowi, bo są szarzy. To nie wiem, pewnie umierają ze starości. Na 7 levelu. O, mała grupka za 200, właśnie. O kurde, to na pewno umierają ze starości. Dobra, udało się. Trochę to zajęło, bo tak śmiesznie porespiło ich. Ale mamy. Miecz jednoręczny mamy. Oj, wilk nam zginął. Nawet nie wiem w którym momencie. No niestety, wilk zginął. Ale jeżeli chodzi o tego miecza. Pastor. Nie, no miecz nie ma podjazdu. Ten ma 13, ten ma 10. No niestety, wilk nam zginął. No to wiecie. Znicz dla wilka. Ale. Znowu jesteśmy przeciążeni. Tyle złomu dostaliśmy, no nic, trzeba jakiegoś handlarza znaleźć i temu sprzedać. Ale jestem zbyt zachłanny, żeby to wywalić na ziemię. Szczególnie, że teraz potrzebujemy dużo kasy na coraz lepsze itemasze. O, kamienie zapomniałem sprzedać. O, jakbym sprzedał te kamienie, to nie byłbym przeciążony. Skąd tu bandyci? Widzisz, oczyściłem okolice. O, Jezus. Nie, ale kupcy mnie oszukali. Kupcy, głupcy. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Teraz, kurde, jesteśmy tak przeciążeni, że już się zmęczyliśmy, jesteśmy głodni. No niefortunnie. O, kupcy nas na coś uratują chyba. Znaczy już jesteśmy i tak przemęczeni. Ale za to kupcy nam wezmą i te maszy niepotrzebne. Też te listy mam, ale myślałem, że może zostawić, może jednak będą potrzebne. A potem będzie ciężko je znaleźć. O, ale za to fasolę mamy. Dobra, posprzedajemy te listy, jednak potrzebuję. Chociaż ten nic nie waży. Ale ten warto sprzedać. I ten też nic nie waży. No to dobra, to jeszcze poczekamy ze sprzedażą. Wiecie co? Jak jesteśmy tu obok kościoła, to możemy zejść do kościoła. Dobra, otwórzmy ten obóz. I się spytać, bo ten dzwon miał przyjść i oni dopiero wtedy nam powiedzą, co jest grane. Więc możemy od razu się spytać, żeby nam dzwon pokazali. I mamy ręczne lusterko. Jedyne co jest trochę warte. Te skarby takie. No dobra, no i tak nie ma co robić, to niech tam przegląda te skarby. Dobra, wejdźmy do tego. No nie powiedziałbym do tej bazyliki, tylko do budowy bazyliki. Ale mamy, o, ładny znak. Ten wyrzeźbiony z kwarcytu emblemat ma zostać zamontowany na szczycie katedry. Piękny znak. A wy? A więc to wy ocaliście emblemat i naszych inkwizytorów. Kościół docenia waszą pobożność najemnicy. A, dobrze, że wybraliśmy stronę inkwizytorów. O, i elo. Wszystkie budynki należące do Kościoła Oka, a szczególnie katedry, muszą być przyozdobione takim emblematem. Ocaliście zarówno honor Eldoranu, jak i wiarę Gosberku. No, to się nazywa być oddanym. Ale teraz powiedzcie. Ach, śmierć Willi. Nie było nas wtedy jeszcze w mieście, nic nie wiem. To dobrze. A któryś z was coś wie? Niech wszechwidzące oko was błogosławi. Zmartwiła mnie wiadomość, że odeszła do świecącego oka, ale to już chyba czytaliśmy. Nie mam wątpliwości, że to front lub. Czyli też nic się nie dowiemy. Wiecie co? Drewno wam niepotrzebne jest na budowie. Kto buduje z drewna? Zacznijcie tam, beton sobie wynajdźcie. Dobra. No to idziemy tam do karczmy i tak dalej się ogarnąć. Może jeszcze jakiś kupców przeklika. O, mamy potrzebną pomoc włamywacza. No to weźmiemy, bo to jest jakiś taki ciekawszy quest, a nie generowany.
Spoko. Za 300 jakiś średni questik. To później go sobie wykonamy kiedy indziej. A to są zwykłe questy już generowane, likwidacje i skrytobójstwa. Dobra, jak mamy sloty, to ja przyjmę to. I tak, że może, żeby ten. W razie czego będziemy w okolicy, to może sobie dorobię, jeżeli będę miał ochotę. Wiecie co, do kościoła innym razem pójdziemy, jak będziemy znowu robić arenę, a teraz zajdziemy na targ, a potem na tą plażyczkę. Dobra, tu mamy naszego typa, którym właśnie damy te rzeczy, ale najpierw ja bym sobie pokupywał. Z tego to ja nazbierałem dużo. Mam całe 10. Z mięsa nic, ale sól. Miejsce sobie trochę zrobiłem na te itemasze, więc powinno być. Dobra, czyli to jest ten kupiec i trzeba mu sprzedać rosół z węgorza. Nie pochodzę stąd. No dawaj ten rosół. Kurde, naprawdę trzeba znaleźć rosół z okonia. A my go nie zjedliśmy? Znaczy rosół z tego. Czy może trzeba zrobić tak? Teraz. Nie okoń z kapustą, tylko. Kurde, no. Jak tu aktywić tego typa? Jeżeli wiecie, to możecie mi napisać w komentarzach, czym to się uaktywnia. No to jednak, no, nie wiem, czy to jest lepsze tłumaczone, czy nie, no bo rosół z węgorza. A nie, nie istnieje coś takiego jak rosół z węgorza. Mamy zupę z węgorza i rosół z okonia. Może gdzieś tutaj jest jeszcze ukryte coś, ale nie wiem, no. Kijowo, kijowo. Nie wiem, więc jak coś wiecie, to powiedzcie, no bo to jest na pewno tego kupca chodzi. Omega udaje kupca, by ujawnić tego jego prawdziwą tożsamość, sprzedajcie mu rosół z węgorza. Przecież też dostaliśmy list, żeby wrócić do Bractwa, co nie? No to może Bractwo tam nam da ten rosół z węgorza, że twórcy specjalnie się zabezpieczyli, żebyśmy najpierw z nimi pogadali, ale dopiero później poszli, co nie, i dali ten rosół dla tego chłopa. Albo oni dadzą nam dopiero przepis, jak robić ten rosół z węgorza. Dobra, poszukajmy na razie tego ciała widmowej watahy. To niby tutaj miało być, tak? Zgodnie z tym raportem, na plaży na południowym zachodzie regionu znaleziono ciało. Ej, bo mapa jest zorientowana północ-południe, tak? Może i będzie jak nie, ale powinna być zorientowana. Czy to jest źle przetłumaczone? Kurde, powinienem iść tą plażą do końca. Nie no. Południowym zachodzie. Południowy. Tu jest ściana regionu. No to jest. To co, to plaża dalej gdzieś się tu ciągnie? Dobra, przejdę całą plażę, no niech już tam nie będzie. Już ta plaża tu się kończy. Nic, może to tam. Nie, zaraz zobaczymy. Jak coś ma mlinę, to zejdziemy ze skał. A czekaj, jest noc. Znowu się zawracamy. No, widmowa batacha w nocy przychodzi. Czy ona tak się z tyłka pojawiła? Nie no, kijów 100. Dobra, idziemy. O, coś tu Michał ma jakieś przemyślenia. Tak się cieszę, że nie musimy oczyszczać codziennie szczurzych gniazd. Pomyśleć, że właśnie to, co to było głównym zadaniem najemników po wojnie. Żal mi naszych poprzedników. To tu jest koszmar, to jakiś negatywny. Minus jeden, wymuś obietnicę. Luzofobia. Dobra, bądź tam niech cię nie lubią. No, gorzej jak będziesz miał jakąś tam negatywną cechę.
Będziesz teraz musiał Michał za te swoje opowieści jakoś bardzo się postarać, żeby cię z powrotem zaczęli lubić. Nawet nie jest ciała. Są jacyś ludzie. Ale my przypadkiem już z nimi nie gadaliśmy? Lekko 52, no to już stare. Nie zagadam do tych typów, tylko... O Jezu, to my chcieliśmy do was zagadać, nie wy do nas. My byliśmy tu pierwsi. Znikajcie z Gimbert, albo będzie to ostatnie miejsce, które odwiedzicie w życiu. Nagroda za śledztwo będzie nasza. A, no dobra, no oni chcą, żebyśmy usunęli konkurencję, jak najbardziej. O Jezu, 7-levelowi ta mała grupka, no znikną. Kurde, chyba w tym odcinku nie znajdziemy tej... tych ziomeczków, już mam godzinę materiału. A na plaży nie było żadnych wilków, prawda? Więc chyba jednak pójdziemy do góry, chociaż nie wiem, zaraz zobaczymy jeszcze. Na razie wyeliminujmy konkurencję. Jest ich 11. Dobra, takie ustawienie może być. Będziemy takim półksiężycem oprócz Michała. Oni tam inaczej są ustawieni. A my tu chcemy, dobra, łucznika i marudera dojechać. Maruder duży damage sadzi, a łucznik... A, to łucznik daje po prostu jest. I zorientujemy go tu, żeby oni bardziej się tam fokusowali. O, już taki zakapior. Ma wielkie plany. Myślę, że tu Piotr. Jak najbardziej może już ich jeszcze bardziej skrzywdzić, zanim oni się ruszą. No, możliwe, że może nawet się wykrwawią i zatrzymamy go chyba swoim ciałem, bo to... Inaczej tego nie widzę. No, widzę, że są dogadanym teamem. Już walą po swoich. Oli zajmie łucznika, żeby on nie strzelał w nas oczywiście. Myk siekierką. On musi pozabijać Bojoli, bo on już bliski expa ten, lewla jest. Całe nic nie biją. O Boże, dobra, to my tam na easy go dojedziemy. Go, ich wszystkich. Dobra, poddają się. Powiem wam, że wiecie, to było takie popychanie rannych, no. Bądźmy szczerzy, tutaj... Oni słabo co się przebijali przez nasze pancerze, a my za to słabo się nie przebijaliśmy przez ich pancerze. Ale to było za mało, żeby level wbić niestety. Chcemy się naprawiać. A, dobra, naprawiajmy się. Idźmy. A tutaj ja chcę haka wbić. Kurde, haki się pokończyły. Trzeba będzie haki pokupywać. Już jesteśmy gdzie indziej i chyba tu quest nie łapie, tak? No właśnie, już jesteśmy w prowincji Vertrus. Kurde, to ja nie wiem, gdzie znaleźć te zwłoki. Nie wiem, może... No nic, będę musiał poszukać się na własną rękę. Ale podejdziemy jeszcze pod domek Bractwa. O, tam też jest widmowa watacha, ale nam chodzi o naszą widmową watachę. Gdzie ona jest, tak? Bo teraz to popularne jest. Ale nie ma, no tu już plaży, no nie będzie, nie będzie plaży. Kurde no, z tą widmową watachą. Tam jest plaża? Nie, tam nie ma plaży. My tych miejsc chyba jeszcze nie zwiedzaliśmy.
A jest tam i ziomówka z questem, właśnie. A może tam są zwłoki? Południ... W pewnym sensie południowe. Kurde. I zachodnie. No, tam są zwłoki, ale dzbanem jestem. Ale najpierw pogadamy z bractwem. Dobra, ja mam godzinę 12 materiałku, więc w tym momencie sobie zakończymy. W następnym odcinku pogadamy z bractwem i zrobimy te questy na lewo. No jak już tamto się wydziało. Fajnie by było, jakby jeszcze te polewle powbijali, by nowe rzeczy nałożyli. No ale nie ma wszystkiego jak na razie. Ale i tak myślę, że jest niezły progres, jak oni nas z powrotem w końcu wzywają. No i jestem bardzo zdziwiony, że ambasadę otworzyli teraz, a znaczy, że znaleźliśmy tajne przejście do ambasady. A nie wiadomo, że na koniec dopiero kłeścika. Zostawcie lajka, oczywiście, zachęcam do zostawienia też subskrypcji. I co? Elo, masy się, komentujcie, subskrybujcie, apkujcie. Zapraszam też tak Sajona, elo.